Dzięki jednemu z widzów, który podpowiedział mi postać ślepego Maxa, usłyszycie dzisiaj naprawdę niesamowitą historię. Bo to opowieść o tym, jak wyglądała przestępczość na dziesięciolecia przed Pruszkowem, czy wcześniej Najmrockim i Paramonowem. Ale przede wszystkim to historia absolutnie wyjątkowego gangstera. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że jedynego takiego w naszej historii, którego można zrównać z legendarnymi Al Capone, czy filmowym i literackim Donem Corleone. Oczywiście w przełożeniu na nasze realia. Jednak gwarantuję, że opowieść o ślepym Maxie zaskoczy wielu z Was. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zapraszam na historię ślepego Maxa. Nasz dzisiejszy bohater przyszedł na świat w zimowy poranek 15 stycznia 1890 roku. Choć w urzędzie miał zostać zarejestrowany dopiero jesienią 1894 roku, z powodu, jak to określono, niedbałości ojca. Niewiele wiadomo na temat rodzeństwa. Najprawdopodobniej miał siostrę imieniem Giltcia oraz dwóch braci. Jednak tak jak wspomniałem, w tej kwestii nie ma stuprocentowej pewności. Jego matka miała być ciepłą i kochającą osobą. Wiadomo z kolei na pewno, że kiedy Bornstein był mały, cała rodzina wyemigrowała do Łodzi. W tamtym okresie można było tam osiągnąć sukces, mając odpowiednio dużo odwagi i szczęścia. A nawet jeśli nie, to chłopi emigrowali, gdyż życie tam pozwalało znaleźć stałe źródło dochodu. Mały Max w Łodzi miał uczęszczać do prywatnej żydowskiej szkoły, lecz tylko do pewnego momentu. Później z powodów finansowych kształcenia dokończyła Łódzka ulica, dokładnie dzielnica Bałuty. W tamtym czasie wyjątkowo niebezpieczne miejsce, które wychowywało bandytów i złodziei, nazywane było Ściekiem Łodzi i zamieszkałe w dużej części przez ubogą ludność żydowską. Zanim jednak ulica zrobiła swoje, wydarzyło się jeszcze coś, co zapewne miało na to ogromny wpływ. Ojciec ślepego Maxa zajmował się ostrzeniem narzędzi i handlem na ulicach Łodzi. Tutaj wersje są dwie. Jedna mówi, że miał zostać stratowany dorożką i w wyniku tego ponieść śmierć. Druga mówi, że miało mu się udać odskoczyć, a wtedy właściciel dorożki miał z niej zeskoczyć i zaatakować Benjamina. Świadkiem całego zajścia miał być właśnie młody Max, który podszedł do konającego ojca krzycząc: tatę, tatę. Faktem jest, że chłopak był świadkiem wydarzeń i dość wcześnie stracił ojca, bo już w wieku 10 lub 11 lat. To oczywiście przyniosło smutne ekonomiczne konsekwencje. Matka pracowała jako praczka, jednak jej dochody nie tyle nie wystarczały na godną egzystencję, co nie wystarczały na egzystencję. Masza próbowała dochodzić sprawiedliwości. W końcu było wiadomo, kto przyczynił się do śmierci jej męża, jednak nikt nie garnął się, aby ukarać młodego Goldberga, syna zamożnego Żyda. Doszło nawet do tego, że kobieta spotkała się z ojcem młodzieńca, który miał być współwinny lub bezpośrednio winny śmierci Benjamina. Miał w tym również uczestniczyć ślepy Max, jednak żydowski przedsiębiorca nie chciał nic z tym zrobić. Wtedy nasz dzisiejszy bohater miał powiedzieć: mamo, to mordercy, ja ich wszystkich nienawidzę. Historia, którą można opowiedzieć jako potencjalnie nieprawdziwą, ale bardzo ciekawą, powielaną zresztą, a czy wydarzyła się naprawdę, dziś trudno orzec. Patrząc jednak na rozwój wypadków, jest w tym sporo ziarenek prawdy. Mały Max miał żebrać pod kościołem z kolegą. Jego kompan miał mieć kartkę dla biednego chłopca katolika. On zaś miał mieć napisane: wspomóż ubogiego Żyda. Oczywiście katolik miał pełen kapelusz drobnych, Żyd nie miał nic. Przechodzący obok ksiądz, widząc to, miał jako jedyny wrzucić kopiejkę do czapki Maxa. Kiedy odchodził, usłyszał szyderczy, cichy śmiech młodzieńca. Wrócił się i powiedział: przyjdź do mnie z kolegami jutro rano, Rybna 5. Oczywiście historia brzmi dość nieprawdopodobnie, jednak ważniejszym jest, kim był ów ksiądz i kim w późniejszym czasie stał się dla młodego Żyda. Człowiek ten miał na imię Nathan i był zakonnikiem ekskomunikowanym za bliskie relacje z kobietą. Mimo to cały czas przywdziewał habit. Na ulicy Rybnej z kolei mieścił się jego lombard. On sam był legendarnym bałuckim paserem. W końcu to właśnie on ze ślepego Maxa miał ulepić doskonałego doliniarza, czyli złodzieja. W tamtych czasach złodziejski fach był swojego rodzaju sztuką. Przyszłych zawodowców nie tylko uczono, jak wyciągać portfele czy kraść fanty, ale również psychologii tłumu,
rozpoznawania nawyków ludzi, oszukiwania. Kolejna historia, która jest mocno powielana, a której prawdziwość poddałbym wątpliwości, przynajmniej w takiej formie, dotyczy pewnego policjanta. Otóż w wersji, gdzie jego ojciec miał zginąć od ciosów, udział mniej lub bardziej bierny miał stójkowy, czyli policjant patrolujący okolice. Taką wersję miał powtarzać ślepy Max, co miało dotrzeć do owego stróża prawa. Pewnego dnia funkcjonariusz miał wciągnąć chłopaka do bramy, powalić na ziemi i okładać butami gęsto podbitymi gwoździami. Ślady tej historii Menachem będzie nosił do końca życia. Jednak hardy chłopak, zamiast ugiąć się od ciosów, cedził kolejne bluzgi w kierunku policjanta. Stójkowy miał złapać chłopaka za gardło, kiedy nagle zjawił się kolega Maxa. Wtedy stróż prawa miał odwrócić się w jego kierunku i otrzymać od niego cios nożem. W wyniku tego upuścił broń, co wykorzystał nasz dzisiejszy bohater i zwieńczył dzieło, pozbawiając okrutnego stróża prawa życia. Wybawicielem Maxa miał być niejaki Staszek Poneta, syn dozorcy, od tego czasu zresztą, mieli zostać najlepszymi przyjaciółmi. Co do pseudonimu Ślepy Max, jedna z wersji mówi, że właśnie w wyniku tego pobicia przez stójkowego miał stracić oko i tym samym zyskać dość zabawną ksywkę. Są jednak jeszcze inne wersje. Kolejna mówi, że miał stracić oko w zwykłej ulicznej bójce, a jeszcze inna, że w zupełnej ciemności miał trafić z broni palnej rosyjskiego żandarma. Najbardziej realna jest jednak wersja, że ślepy Max nie miał wcale sztucznego oka, a zwyczajnie jego wygląd miała charakteryzować martwa powieka, która opadała i zasłaniała prawie całą gałkę. Jednak na pewno gdzieś na brudnych bałuckich ulicach XX wieku narodziła się legenda, która przekazywana ustnie wciąż żyje. W czasach I wojny światowej, więc w latach 1914-1918, banda Bornsteina sprawnie opróżniała wagony z żywnością, które stały w okolicach dworca fabrycznego. Żywność była przeznaczona dla żołnierzy, m.in. pruskich czy saskich. Pomagali im w tym polscy kolejarze, którzy nie dość, że dobrze na tym interesie zarabiali, to jeszcze mogli w jakiś sposób zaszkodzić okupantowi. Podczas jednej z takich akcji żołnierze urządzili na nich zasadzkę. Nastąpiła wymiana ognia. Na szczęście bandzie Bornsteina udało się uciec z towarem zapakowanym na wozy. Pewnym było jednak to, że ktoś ich wsypał. Dzięki informatorom ślepy Max ustalił, że donosicielem był Aaron Goldberg, żydowski przedsiębiorca, któremu kradzieże w jakiś sposób psuły interes. Ślepy Max jednak zamiast dokonać krwawej zemsty, postanowił nawiązać współpracę z biznesmenem. Przekazał mu w ramach darowizny zapas mąki i cukru, które wcześniej ukradł. Z kolei kaszy odsprzedał niejakiemu Zielonce, konkurentowi Goldberga. Na tym się jednak nie skończyło. Wraz ze swoją ekipą włamali się do magazynów owego Zielonki. Wynieśli towar, a hale spalili. I na tym również nie poprzestano. Na następny dzień do redakcji jednej z gazet dotarł list i dokument poświadczający, że skradziony towar pochodził z niemieckich transportów. Więc żydowski przedsiębiorca, konkurent Goldberga, nie tylko był zrujnowany finansowo, ale również skompromitowany w oczach opinii publicznej. To był aż nadto wyraźny sygnał, że lepiej być z Maxem niż przeciwko niemu. Do tego stopnia, że ślepy Max poślubił córkę swojego niedawnego oponenta Goldberga. Ten jednak podczas uroczystości weselnych nie był zbyt zachwycony statusem społecznym i zachowaniem biesiadników, co dość głośno wyrażał, i ta różnica zdań zakończyła się w ten sposób, że Goldberg został dźgnięty nożem przez nieznanego sprawcę i zmarł. Jedyną spadkobierczynią przedsiębiorstwa i majątku Goldberga była jego córka, która przejęła wszystko kilka dni po pogrzebie ojca. Oczywiście od tego czasu zarządzał tym ślepy Max. Wkrótce wydarzyły się jeszcze dwie historie, które ugruntowały pozycję łódzkiego gangstera. W 1928 roku zostało założone Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, które miało rozstrzygać spory między łódzkimi Żydami. Swojego rodzaju żydowski sąd, który został nazwany Dintoirą. Od wyroku Dintoir nie było odwołania i to stwierdzenie jest bardzo wymowne. Drugą historią, po której nikt nie miał wątpliwości, kto jest królem łódzkiego podziemia, był konflikt szefów Dintoiry, czyli ślepego Maxa oraz jego oponenta, pasera i sutenera Kalma Balbermana. Miało chodzić o przeciek do prasy, że ten drugi zarządza przestępczą organizacją pod przykrywką stowarzyszenia. Finał historii miał miejsce 19 września 1929 roku w jednej z łódzkich pijalni. Najpierw Balberman miał uderzyć w twarz ślepego Maxa, a później panowie mieli chwycić za broń. Ślepy Max był szybszy i to on wysłał oponenta w zaświaty. O wydarzeniu i procesie rozpisywała się prasa, z której swoją drogą możemy sporo wyczytać o ówczesnej pozycji ślepego Maxa w łódzkim półświatku.
Ślepy Max należał do najpopularniejszych osobistości bałtyckiego świadka. Jest to mężczyzna o atletycznej budowie, który głównie dzięki swojej niezwykłej sile fizycznej potrafił zdobyć posłuch wśród mentów przedmieść. Nie było prawie ani jednej poważnej awantury, by ślepy Max nie brał w niej udziału. Silna pięść i autorytet, jaki z biegiem czasu sobie zdobył, zapewniły mu na Bałtach dominujące stanowisko. Ostatecznie ślepy Max został uniewinniony. Sąd uznał, że działał w obronie koniecznej, a skoro potrafił wywinąć się od zabójstwa, zresztą cały proces był niezłą farsą. Wszyscy świadkowie, jak jeden mąż, stawali okoniem za oskarżonym. W styczniu 1931 roku ślepy Max otworzył biuro podań i próśb o nazwie obrona. Urządzone w wydzielonej części jego mieszkania sprowadzało przeróżną klientelę, która chciała przy pomocy Maxa rozwiązać palące problemy. Różniło się to od Dintoiry tym, że rozwiązywało problemy nie tylko mętów, ale również szanowanych obywateli. Jedna z historii mówi o sławnym skrzypku Hubermanie, który zgubił swój instrument. Bezradna policja zaproponowała artyście, aby udał się do ślepego Maxa. Spotkanie zaowocowało tym, że skrzypce w ciągu doby wróciły do właściciela. W ramach wdzięczności muzyk zagrał prywatny koncert dla swojego wybawcy. Od tego miało być to biuro. Max kreował się trochę na Robin Hooda lokalnej społeczności. Kolejna z historii mówi o tym, jak położnej Stanisławie Leszczyńskiej ktoś skradł torbę z narzędziami, gdy szła odebrać poród. Ślepy Max w ramach biura odzyskał ją dla niej. Kim była Stanisława Leszczyńska? W czasach wojny była położną w Auschwitz. W 1992 roku rozpoczął się proces beatyfikacji kobiety. Na Bałtach przed wojną miała równie wielką legendę, jak właśnie ślepy Max. Swoją drogą biuro ślepego Maxa nasuwa mi pewne skojarzenia. Bądźmy szczerzy. Nie chciał pan mojej przyjaźni. Bał się pan być moim dłużnikiem. Nie chciałem kłopotów. Zwłaszcza, że siłę wykonawczą często sprawowali urzędujący w przedpokoju mężczyźni, typowo od rozwiązań siłowych. Trzeba też wspomnieć, że kiedy ślepy Max wzywał kogoś przed swój majestat, powiedzieć, że odmowa byłaby w złym guście, to nie powiedzieć nic. Takie sytuacje raczej nie miały miejsca i każdy wiedział, że lepiej się wstawić. Pewne doniesienia mówią, że podobnie jak w przypadku wspomnianego ojca chrzestnego, w pewien sposób uzyskanie pomocy wiązało się, i tutaj cytat, z zaprzedaniem duszy. Bo bez dwóch zdań łódzki mafiozo nie świadczył działalności charytatywnej i w znacznej większości czynił pomoc tam, gdzie mu się opłacała. Oczywiście, podobnie jak w większości gangsterskich historii, pewne rzeczy działy się pod bacznym okiem opłacanych funkcjonariuszy. Nawet prasa była w znacznej części kontrolowana przez łódzkiego oprycha i miała publikować jedynie to, co podsunął im ślepy Max. Jemu również zdarzyło się ratować Łódź przed skandalem na szczeblach władzy. Otóż do miasta zawitał generał Wieniawa Długoszewski i w czasie, kiedy zajadał się smakołykami w jednej z cukierni, z jego automobilu ktoś skradł drogocenny koc z wielbłądziej skóry lub wielbłądziej wełny. Oczywiście wojskowy wpadł w szał, a policja mimo usilnych prób koca nie mogła znaleźć. Ostatnią deską ratunku okazał się ślepy Max, który z pomocą dwóch telefonów odzyskał generalski fant. Łódź wtedy nie miała dobrej opinii i gdyby koc nie wrócił do Wieniawy Długoszewskiego, znacznie pogorszyłoby to i tak już trudną sytuację jej ówczesnych władz. Oczywiście utrzymywanie się na tak widocznym piedestale nie byłoby możliwe bez cichego przyzwolenia władzy. Mówi się, że już w 1930 roku ślepy Max był policyjnym informatorem. Ponoć kiedy przebywał w areszcie, czekając na proces za zbrodnię na Balbermanie, mógł liczyć na specjalne względy, jak choćby obiady z pobliskiej restauracji. W zasadzie w przypadku każdego większego gangstera, niezależnie od czasów i rodzajów władzy, powtarzają się te same kontrowersje co do współpracy ze stróżami prawa. Czy mówimy o polskim Al Capone lat 30., czy najmrockim, który rządził parę dekad później, czy czasach współczesnych, gdzie patrząc na procesy dzisiejszych gangsterów, przypomina to często bardziej komedię Barei. A ślepy Max ściągał długi, wymuszał haracze, łączył małżeństwa, kradł, podpalał, wyłudzał, a to pewnie tylko znana nam mniejszość jego dokonań. Rządził niepodzielnie, siejąc strach i zniszczenie. Wszystko za cichym przyzwoleniem władzy, obracając się w towarzystwie miejscowych prominentów i ponoć nie tylko miejscowych. Jednym z najbardziej dochodowych biznesów ślepego Maxa było odzyskiwanie długów. W tamtych czasach rozliczenia między handlarzami wyglądały trochę inaczej niż dziś. Powszechne były weksle. Owe weksle były dodatkowo poświadczane przez żyranta, który brał na siebie odpowiedzialność, gdyby dłużnik nie spłacał zobowiązania. Właśnie w dużej części wekslami zajmował się ślepy Max w swoim biurze.
ich regulowaniem, odkupywaniem, odsprzedawaniem. I tak wspomniałem o aranżowaniu małżeństw. Jedna z legend głosi, że pewien niegodziwiec uwiódł służącą i zostawił z brzuchem. Ta zgłosiła sprawę właśnie do ślepego Maxa. Nasz bohater wezwał więc człowieka odpowiedzialnego za poczęcie i ogłosił mu: masz pan 7 dni i albo w tym czasie przyniesiesz mi zaświadczenie ślubne, albo worek na kości. I trudno orzec, czy żyli długo i szczęśliwie, ale wesele się odbyło. Bałucki król półświadka w pewnym momencie nawiązał bardzo dobre relacje z naczelnikiem urzędu śledczego Zygmuntem Noskiem. W zasadzie była to transakcja wiązana. Nosek zapewniał Maxowi spokój, w zamian dostawał informacje, ale nie tylko. Policjant mógł liczyć również na hojne prezenty, takie jak futra, garnitury, alkohol, zapewne pieniądze. Można powiedzieć, że ślepy Max oficjalnie był informatorem policji. Zresztą pobierał za to z kasy wynagrodzenie. Oczywiście, jak na blagiera przystało, wykorzystywał to do walki z konkurencją. Dochodziło do tego, że kiedy wręczał prezenty swojemu mundurowemu przyjacielowi, a trzeba powiedzieć, że ten nie zadowalał się byle czym, siadał i liczył, czy wydatki przewyższają korzyści. Nosek był dobrym gliną. Wcześniej również toczył walki niepodległościowe jako żołnierz. Jednak w pewnym momencie jego żona zachorowała, a policyjna pensja nie wystarczała na wszystko. Oczywiście cała znajomość była widoczna, jednak funkcjonariusz tłumaczył, że to jego informator i dzięki niemu ma wiedzę, której nie mają jego podwładni. Miał mieć nawet do nich o to pretensje. To doskonale obrazuje, jakim człowiekiem był Borsztajn. Znał trudną sytuację policjanta, wiedział o jego słabości do napojów wyskokowych i skrzętnie to wykorzystywał. Podczas zakrapianych biesiad wspólnie analizowali sytuację półświadka łódzkiego. Decydowali, które lokale zwolnić z kontroli, omawiali nawet sprawy z biura próśb i podań. Trzeba też powiedzieć, że ślepy Max chętnie brał udział w biesiadach, czy to z podinspektorem Noskiem, z ludźmi z półświadka, prominentami, jednak zawsze zachowywał umiar w piciu. Raczej wolał słuchać wylewu szczerości innych, niż samemu za dużo mówić. Zwyczajnie czekał, aż kompani się upiją i zaczną za dużo gadać. Tak często zdobywał informacje. Wracając do tematu Zygmunta Noska. Łódzka policja ostatecznie pozbyła się sprzedajnego policjanta, jednak wtedy jeszcze nie poniósł on poważnych konsekwencji. Razem z Maxem próbował skompromitować stróża prawa, który demaskował ich współpracę, jednak bezskutecznie. I w styczniu 1934 roku został przeniesiony do Lwowa. Sprawiedliwość dosięgnęła go w 1936 roku. Podinspektor Nosek stanął przed majestatem sprawiedliwości i został skazany za współpracę z bandziorem na 1,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny zmniejszył wyrok do 8 miesięcy. Karę odbył w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o ślepego Maxa, prędzej czy później każdego opuszcza szczęście. O ironio, w lutym 1934 roku, więc miesiąc po wyjeździe parasola ochronnego w postaci Noska, ojciec chrzestny łódzkiego podziemia został aresztowany. Pod zarzutami wymuszenia, szantażu i wysyłaniu oszczerczych anonimów. Ten ostatni zarzut był powiązany właśnie z Noskiem i próbą dyskredytacji policjanta, który demaskował ich współpracę. Pierwsze dwa były związane z pewnym donosem, który złożył Fischer Tluffman w grudniu 1933 roku. Borsztajn miał prześladować mężczyznę, wyłudzając od niego pieniądze, czyli pobierać haracz. Wkrótce po zatrzymaniu ruszyła lawina donosów. Ludzie pokrzywdzeni przez Borsztajna zaczęli masowo zgłaszać się na policję lub wysyłać anonimy. W końcu, kiedy 6 maja ruszył proces ślepego Maxa, to akt oskarżenia miał 59 stron. Parę dni wcześniej gazeta Ilustrowana Republika donosiła: w poniedziałek przed sądem okręgowym, jak już donosiliśmy kilkukrotnie, rozpocznie się na tydzień rozpisany proces przeciwko Maxowi Borsztajnowi, łódzkiemu Al Capone lub, jeśli kto woli, łódzkiemu Rinaldo Rinaldiemu. Borsztajn był popularny w podziemiach naszego miasta. Powoływano go na arbitrach w sprawach nie nadających się do załatwienia przez sąd koronny. Był dusicielem należności, godził powaśnionych, załatwiał spory i terroryzował tych wszystkich, których mu wskazywali dobrze płacący klienci. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie. Faktycznie to był jeden z najgłośniejszych procesów dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Sama postać Borsztajna elektryzowała. Człowiek znikąd, który zdobył niespotykaną dotąd władzę w przestępczym świecie. Na sali sądowej jednak nie siedział już barczysty, przystojny mężczyzna w ciasnej marynarce, ale człowiek, który sprawiał wrażenie schorowanego, blady z zapadniętymi policzkami. Ewidentnie wydarzenia ostatnich miesięcy odcisnęły na nim piętno. Według dziennikarzy, którzy relacjonowali przebieg procesu, nie wyglądał już groźnie. Przed oskarżonym leżał stos papierów, które próbował wertować ku cichemu chichotowi publiki. Przecież on nie umiał ani pisać, ani czytać.
Jednak niech was nie zmyli ta nagła zmiana. Ślepy Max był doskonałym aktorem. Wygląd oraz cała reszta była częścią jego spektaklu. Twierdził, że to jego biuro to było jego nieszczęście, bo on chciał pomagać ubogim i słabym, a ci go wykorzystali. I w ogóle to on teraz jest słaby i że skoro on bronił słabych, to teraz sąd musi go bronić. Nikogo nie straszył, to jego straszono i to zaplanowana akcja. A poza tym był policyjnym informatorem. Tym razem jednak. Jego przedstawienie nie zrobiło na nikim wrażenia. 17 maja sąd uznał Bornsteina za winnego i skazał go na 6 lat pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono areszt oraz skrócono wyrok o rok ze względu na amnestię z 1932 roku. Warto też nadmienić, że proces odbywał się w cieniu śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Kiedy Max był wyprowadzany z sali, miał krzyczeć do sądu, aby ten pozwolił mu uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych zmarłego. Obrońcy złożyli apelację, jednak nasz dzisiejszy bohater pozostał w więzieniu i to mimo, że teoretycznie wyrok mu zmniejszono i powinien wyjść w 1937. Dlaczego nie uwzględniono wyroku sądu apelacyjnego? Nie wiadomo. Skąd wiadomo, że nie wyszedł w terminie? W kwietniu 1938 roku obrońcy ślepego Maxa składali wniosek o jego przedterminowe zwolnienie z odbywania kary ze względu na dobre sprawowanie i ten wniosek został odrzucony. Z kolei znajomy dziennikarz w lipcu 1939 spotkał ślepego Maxa już na wolności, w Krynicy Zdroju. Panowie wymienili między sobą parę zdań. Jednak wtedy już kraj żył sytuacją międzynarodową i wiszącą w powietrzu wojną. I to było tematem ich rozmowy. Oczywiście ślepy Max był zaniepokojony podejściem naszego przyszłego, wtedy potencjalnego okupanta, do ludności żydowskiej. Co ciekawe, to ślepy Max lepiej niż dziennikarze czy politycy wyczuwał sytuację na arenie międzynarodowej. W tej rozmowie mówił, że Żydzi powinni uciekać. Czy to twarda uliczna szkoła wykształciła w nim zmysł samozachowawczy, czy to wrodzony instynkt? Jak wszyscy wiemy z historii, 1 września 1939 roku o godzinie 5:30 wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne na terytorium II Rzeczpospolitej. Wszyscy wiemy, jaki był stosunek okupanta do ludności okupowanego kraju, jaki był stosunek do ludności żydowskiej i jak czarna jest to karta w historii świata. Jednak Bornstein, jak na zawodowego cwaniaka przystało, uniknął łódzkiego getta czy obozów. Według dziennikarki Joanny Podolskiej opuścił Łódź 6 września, więc 3 dni przed jej zajęciem przez wojska najeźdźce. Miał udać się na wschód i dotrzeć do Łódzka. Tam nie chciał przyjąć sowieckiego obywatelstwa, więc zesłano go do Kazachstanu. Co ciekawe, niemiecka propagandowa gazeta w 1943 roku opublikowała o nim artykuł. Ślepy Max z Łodzi, żydowski gangster, król łódzkiego świata przestępczego, jednooki Żyd, zterroryzował całe miasto. Co oczywiście było prawdą, jednak w tej sytuacji wykorzystano ten fakt do zwykłej antysemickiej propagandy. Co więcej, autorowi nawet nie chciało się sprawdzić miejsca urodzenia Bornsteina, gdyż napisał, że ten przyszedł na świat w Łodzi. A jak wiemy w oficjalnych dokumentach, miejscem urodzenia jest Łęczyca. W zasadzie nic tam się nie zgadzało poza tytułem. Król łódzkiego świata przestępczego, jednooki Żyd, zterroryzował całe miasto. Jednak wojna się skończyła i nikt już nie wysyłał ludności do gett czy obozów, przynajmniej w takiej formie. I ślepy Max mógł wrócić. I tak też uczynił. 13 maja 1946 roku w Ekspresie Ilustrowanym pojawił się artykuł Wojenne losy ślepego Maxa. Kiedy do miasta wrócił Adam Ochocki, łódzki dziennikarz jeszcze z II Rzeczpospolitej i przeczytał ten artykuł, zapewne złapał się za głowę. Oczywiście domyślił się, w jaki sposób ten stek bzdur powstał. Ślepy Max wykorzystał dobrze znaną metodę współpracy z mediami i zaproponował jednemu z młodych dziennikarzy, że mu opowie o swoich wojennych losach, w zamian ten to wydrukuje. Tak powstał pean na cześć Bornsteina. Jak napisał autor książki o ślepym Maxie, czego w tym artykule nie było. Bornstein miał ratować ludność cywilną przed kanonadą granatów. Walczyć wręcz z uzbrojonymi żołnierzami. Mieliśmy polskiego Rambo, zanim powstał ten amerykański i to w wersji ścigany, gdyż jak opowiedział dziennikarzowi, był zbiegiem numer 1 w okupowanej Łodzi. W końcu miał zostać nawet schwytany i siłą próbowano go zmusić do współpracy, jednak ręcznie obezwładnił 2 gestapowców, przebrał się w mundur jednego z nich i zbiegł z komendy. Co ciekawe, ślepy Max pojawił się w Ekspresie Ilustrowanym jeszcze raz. Tym razem spotkał się z redaktorem, o którym wspominałem, Adamem Ochockim i prosił, aby jego historię przypomniano ponownie. Na zdecydowanej odmowie zakończyła się współpraca ślepego Maxa z prasą na zawsze.
Po wojnie ślepy Max miał albo pracować w spółdzielni odzieżowej Lewartowskiego, albo handlować złotem pod Grand Hotelem. Miał również przez jakiś czas prowadzić zakład tkacki. Spekuluje się również o jego kontaktach z bezpieką. Miał być współpracownikiem służb, jednak nigdy nie udało się tego potwierdzić. Wiadomo, że wziął ślub po raz drugi, z dużo młodszą kobietą imieniem Alina. Ta jednak nie chciała zbytnio dzielić się informacjami o zmarłym mężu. Dotarli do niej dziennikarze w 2010 roku. Ślepy Max dożywał swoich dni w spokoju. Być może wykładał na uniwersytecie jako profesor senior? Tu w domyśle jest Bałucka Szkoła Złodziei. A może faktycznie wykopał ukryte przed 39 rokiem dolary, dzięki czemu nie musiał się już niczym przejmować. Jego historia dobiegła końca 18 maja 1960 roku. Umarł jak przyzwoity Żyd, a nad grobem odśpiewano Boże litościwy. Jak przyjęto jego duszę na tamtym świecie? Nie wiem, napisał we wspomnieniach Mostowicz, jeden z głównych twórców legendy łódzkiego gangstera. Mnie osobiście bardzo zafascynowała postać ślepego Maxa. Jego jednoosobowy sąd, nieznoszący sprzeciwu i wydający wyroki według własnych korzyści, autentycznie przywodzi mi na myśl legendarnego Ojca Chrzestnego. Jego spryt, przebiegłość, cwaniactwo, aktorstwo. Pochłonąłem tę historię jednym tchem. A czy jest prawdziwa? Albo inaczej, na ile jest prawdziwa, a na ile jest legendą? Trudno orzec, jednak bezwzględnie jest fascynująca. Absolutnie nie wynosiłbym go na ołtarze, ale myślę, że dla ludzi z przestępczego świata również jest miejsce w historii. Nie tylko dla bohaterów wynoszących dzieci z płomieni, ale również dla zbirów, gangsterów czy nawet morderców, bo nim również ślepy Max był mordercą. Ci ludzie są prawdziwi, są odbiciem czasów, w których święcili sukcesy. Czy to Najmrocki włamujący się do Peweksów, Bojarski fałszujący miliony, Słowik zarządzający jedną z najsłynniejszych organizacji przestępczych naszych czasów, czy właśnie ślepy Max, legendarny bałucki gangster. To część historii, niekoniecznie chlubnej, ale prawdziwej. A wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Do zobaczenia w kolejnym materiale.